Dobra, poszła piła bardzo szybko. Ten odcinek będzie dużo ciekawszy od mojego poprzedniego, przynajmniej mam taką nadzieję. Ale też zapraszam was na poprzedni, gdzie pokazywałem inny build, który według mnie jest jeszcze mocniejszy od tego. Możecie sobie tutaj w anotacji teraz zobaczyć. Ale dobra, lecimy z właściwym tematem. Jak widzicie, tak wygląda oryginalny build. Tutaj głównie chodzi o to, żeby mieć 4 abominacje, żeby przywołać sobie tego dużego Siona i mieć itemy na Kaliście, na Raidzie i na Bardzie, ponieważ oni są abominacjami i te wszystkie itemy na niego przechodzą i wtedy jakby wstaje z grobu i po prostu bije bardzo duży damage. W ogóle w TFT bardzo często takie postacie, które przywoływują jakąś inną postać, są bardzo mocne i zawsze w mecie. W poprzednim sezonie byli to kultyści, a jeszcze się jakieś roboty się przywołały czy coś takiego. Poza tym mamy także Blowererów, tych co zmartwychwstają, jednego Eternela od Kindred Mystików, który dadzą trochę obrony przed magią i tkacza zaklęć, który będzie nadał 25% obrażeń. Tylko że ja trochę modyfikuję ten build. Ja ten build gram w taki sposób, że staram się zdobyć się emblemat abominacji. To jest Shadow Item, więc żeby go zdobyć potrzebujecie mieć jakieś przeklęte szkatułki albo tego przeklętych tych rękawic, tych srebrnych. Kiedy zdobywacie ten item, to kładziecie sobie na jakąkolwiek postać, która już nie jest abominacją. Ja sobie zazwyczaj daję na Iverna, ale możecie sobie dać na cokolwiek, na sobie tylko innego chcecie. I teraz macie 5 abominacji i ten potwór, którego przezywacie, będzie już aż 1800 HP i 180 attack damage'a. To są kolosalne cyfry, zresztą zaraz w gameplayu zobaczycie, jak to tylko bije. Ja tylko jeszcze z takich moich małych podpowiedzi mogę wam powiedzieć, że do czasu, kiedy nie macie Volibear'a, możecie śmiało zastąpić Kossethem, który też jest Brawlerem i będzie wam dawał buffa. Azyrę możecie zastąpić Heimerdingerem. Dokładnie takie same itemy będzie, wszystko będzie tak naprawdę identycznie, a będziecie robić dużo większy debiut tym Heimerdingerem. Zresztą teraz zapraszam was do gameplaya, sobie zobaczycie, jak to się je i wygląda. Dobra, gra nam się elegancko załadowała. Od razu staramy się zdobyć łuk, to jest absolutna podstawa. Łuk jest najważniejszą rzeczą, jaką tutaj chcemy zdobyć. No i udało nam się na szczęście bez żadnych większych problemów, więc mam nadzieję, że reszta gierki też nam pójdzie po naszej myśli. Od razu chcemy zbudować Rabadona, żeby po prostu była Rabadon na Kaliście, na Rajzie, żeby potem Sion, którego będziemy przyzywać, po prostu napić. Jeśli znajdziemy jeszcze przeklętą rękawicę, to też będzie super, albo przeklętą szpatułkę, cokolwiek z przeklętych rzeczy. Żeby po prostu, wiecie, sobie na chillku zbudować piątą abominację. Ja sobie w ogóle przyciszę trochę dźwięki, jeśli na to pozwolicie, tak do 50. Dobra, mamy dwie kalisty, wrzucamy je tutaj. A to se sprzedamy, bo to nie jest nam w ogóle do niczego potrzebne. I dam od razu łuk jeden dla kalisty. To nam się przyda dla Zyry, bądź też dla Heimerdingera potem. Zobaczymy nam jeszcze, jak gierka nam pójdzie, jak to wszystko będzie wyglądało. Dobra, klepiemy minionki. Dobra, mamy, nice. Oj, mamy rękawicę sparingową. Przydałaby nam się do tego jeszcze przeklęta szpatułka, bo taka zwykła daje nam element zabójcy, a my potrzeba abominacji. No, zobaczymy jeszcze, co z tym zrobimy. Jeszcze na Barda. Jezu, Barda, Branda jest ostatni szep dobry i też dla Siona, który tam potem będzie wchodził. Wiecie, co mi chodzi, tłumaczę we wcześniej. Dobra, walimy Kalistę na trzeci lewej, weźmiemy seta jeszcze szybkości. Set też jest mega spoko, bo on będzie brawlerem, znaczy gram teraz po polsku. Znowu będzie po prostu się ładnie komponował, jak już będziemy go mieli. Dobra, mamy. Nidale sobie sprzedamy i Morganę też. Pamiętajcie też, że trzeba dbać o ekonomię. Ekonomia jest bardzo ważna. Ale o ekonomii to ja wam zrobię taki oddzielny filmik. Tak w dużym skrócie wam tylko powiem. Zresztą tu nie trzeba w sumie dużo tłumaczyć. Jak macie na przykład 10 gold, 20, 30, 40, 50, to macie to coraz więcej golda, zarabiacie. I macie więcej serii, tym też więcej go dostajecie, tam żadnej filozofii z tym nie ma. Dobra, na razie nie będziemy tu wrzucać kolejnej postaci, a nuż jakimś cudem wygramy i będziemy mieć 10 golda. Oj, raczej tego nie wygramy. Dobra, zobaczymy. Oj. Dobra, ale to są pierwsze rundy. Pierwsze rundy są specjalnie, znaczy specjalnie, pierwsze krótnie trzeba wygrywać. Chcemy potem losować pierwsi, więc wiecie, i tak win-win w sumie. Potem to my będziemy ich rozpierdzielać, ale to jeszcze zobaczycie. Dobra, co mamy? No mamy cienisty pas. Jakby to była cienista szpatułka albo cieniste te rękawice, to byłoby super, a tak to jest trochę dupa. Ale weźmiemy sobie płaszcz. Walimy na Kalistę i Kalistę się jest z Rabadonem, a Kalistę z Rabadonem ogólnie jest taka całkiem spoko. Mamy Baranda, cały czas mi się z Bardem myli, kowiemy go tu, a tu postawimy Kalistę, tu będzie Zyra stała. Mamy też już 10 golda, więc będzie lepszy przychód złota, teraz dostajemy 6. Nie będę stawiał na razie rękawicy sparingowej na Brandzie, ponieważ kto wie, może teraz jak będziemy potem sobie rozstawiać przedmioty, to będzie przeklęta szpatułka, która jest nam aż tak bardzo potrzebna, więc na razie sobie po prostu na spokojnie czekamy. No na razie dalej dostajemy wciry, a chociaż...
No, coś tam jednak zabiliśmy. Dobra, mamy 88 HP, więc chyba już jesteśmy pewnie ostatni. No a jak? O Jezu, ludzie tutaj herdują, widzę. A nie, oni po prostu jeszcze się skrzypić. Dobra, mamy coś ciekawego? Nie, nie mamy. Mamy seta. Seta sobie kupimy, set jest całkiem spoko. Dobra, klepiemy się, zobaczymy jak teraz pójdzie. O kurde, no... Jak wam w sumie mówiłem na samym początku, pierwsze walki są do przegrywania. No i mamy rękawicę tą, której potrzebujemy, no i to jest klasa. Myślę, że nikt na mnie nie zabierze. Dobra, cycuś glancuś jest. Ciach, pach, mamy. Dobra, już myślę, że już jesteśmy ustawieni. Teraz już tylko szpatułkę musimy zdobyć. Myślę, że tutaj będzie jakiś duży problem. Teraz sprzedajemy to. To tam sobie spokojnie na brandę. No bo czemu by... No bo czemu nie? Ile mamy golda? 26, przychód 9. Dobra, na razie stoimy. Jeszcze mamy dużo HP. Na początku się tam nie traci go za dużo. Dobra, jak widzicie, dalej przegrywamy, ale teraz już tylko trochę. To jest bardzo dobry znak. Kurwa, ile mi komarów lata po pokoju, mówię wam, te lato jest jakieś przewalone. Dobra, mam 35 golda. Myślę, że raz sobie zrolujemy, bo dalej będziemy mieli 30, jak będą skalniaki, to już będziemy sobie zaczynali z 5 levelem, co jest całkiem spoko. Poza tym mamy serię 4 przegranych, dostajemy plus 2 golda, jak umrzemy 5 raz, to będzie plus 3. Wiecie, to nie są tanie rzeczy. Tyle to najwyżej to na Berlinie możecie sobie znaleźć na ulicy, ale nie w Polsce. Oj, w Polsce nie. Dobra, przynajmniej dostajemy teraz dużo pieniążków. 11 aż, to jest seria, to jest seria. Dobra, mamy kalistę, więc my sobie kupimy i postawimy tutaj na razie. No i czekamy na walkę ze skalniakami. No ze skalniakami to sobie poradzimy, przynajmniej mam taką nadzieję. Nie no, musi się udać. Chyba byłbym beznadziejnym graczem TFT, jakby się nie udało ogółem. No tak jak myślałem, udało się na totalnym luzie, tylko nie zaśmi szpatułki, to mnie trochę niepokoi. Ale będziemy sobie mogli zabić kostur, to będzie super Nazyrę, bądź też Heimerdingera. Dobra, mamy seta, ulepszamy go, mamy kalistę, kupiłem sobie. Zroluję sobie, mam 50 golda, mogę sobie na to pozwolić. Jeszcze raz, mamy kalistę kolejną. No i teraz sobie... Wstawimy sobie Kazika. I damy mu kostur se, na chwilę, niech tam ma. No i w sumie to też możemy mu dać zaraz go i tak sprzedamy. Teraz już bym chciał coś wygrać w sumie, byłoby miło. Nie można tak cały czas przegrywać. No i się udało, teraz już zamiast 11 golda będziemy dostać 14? Nie, nie, to musiało się jeszcze ten, jak to, pewnie jeszcze ta poprzednia seria jeszcze się pewnie pierdzieli. Za chwilę to powinno się zmienić na tam bodajże chyba 9 albo 10. A nie, bo ja mam 50 golda, nie, to by się zgadzało. W sumie nie, zaraz zobaczymy. Matko boska, dalej nie mamy szpatułki, ale mamy łuk, damy to sobie dla Branda. Mamy kolejną kalistę. No i 11 golda, czy tak jak myślałem. Dobra, kurczę, kusi mnie trochę rolować, bo mam 45% na kolejną kalistę. A w sumie fajnie by być kalistę na trzecim levelu z itemem. Dobra, co mi tam? O! Proszę? A i dupa, nie udało się. Ale w sumie mało już blokuje. No i po naszej pierwszej wygranej wracamy z powrotem do porażek. No co zrobisz, ale mamy 60 HP, czyli dalej mamy więcej niż 59. Dobra, mamy Zyrę, to nam się przyda i sprzedamy, weźmiemy ją za Kazika, którego mamy zamiar zaraz sprzedać. Postawimy ją tutaj, damy ten item. Zrolujemy, mamy Nunu, Boże, klasa. I teraz zobaczcie to, pach. Brawlery, osiłek. Kart zaklęć. Wiecie co to znaczy? To znaczy wpier. Zaraz zobaczycie w akcji. Dobra, jest super poukładane, lepiej tego nie zrobimy. Zaczynamy, lecimy dur. Jeszcze sobie kupię PD, bo mogę. Mam 50 gold, zrobię co chcę. Patrzcie, cesarski 8811. On shotuje frajera. Dobra, trochę przesadziłem, to jeszcze nie ten moment, ale losujemy pierwsi i cóż, czuję, że zaraz będę miał szpatułkę, bo muszę mieć tą szpatułkę, bo jak powiecie, że dostanę szpatułkę? No i oczywiście, że nie dostanę szpatułki, no bo po co mi szpatułka? Unlucky. Dobra, weźmiemy sobie łuk, no bo po co innego niby potrzebuję. Dobra, zaczniemy sobie też ulepszyć postacie, no bo przydałoby się. I postawimy sobie tą Lulu na chwilę, nie potrzebujemy kolejnego seta. Tak na razie nie ma z nią w sumie nic do roboty, więc niech sobie tu siedzi, postara się pomóc, wspomóc naszą drużynę. No i to jest to, no i
ten Sion, teraz Sion to już coś robi. No i klasa. Poza tym sama Kalista sama z siebie wywaliła 3K obrażeń, a ona jeszcze zaraz będzie w trzecim levelu, chcę tylko tak przypomnieć. Jaką uroczo tańczy. Dobra, mamy kolejną zyrę, bierzemy, no i będziemy też już w level inwestować powoli, no bo i tak wierzę, że tą Kalistę w końcu zdobędziemy, więc możemy sobie na to pozwolić. Ja lubię sobie mieć porządek na talii. Dobra, wstał nasz Sion, mam nadzieję, że ich wszystkich rozwali. No i czy mu się uda? Jeszcze nie. Ale pomyślcie o tym, jaki on będzie mocny. To on jeszcze nie powiedział swojego ostatniego słowa. Poza tym nie biliśmy się z byle kim. Biliśmy się... Dobra, nieważne. Dobra, jeśli wy zaczynacie myśleć, że ten Bilk jest kiepski i sobie nie radzi, to jesteście w błędzie. Ja wam udowodnię, że jeszcze wejdziemy w tym na pierwsze miejsce. Wilki dają nam szpatułki, szpatułkę walimy sobie na seta i będzie 4 abominacje i będzie masno, mówię wam, tak będzie. Kurwa. Dobra, troszeczkę sobie zaryzykujemy. To nie tak, że ja się zaczynam stresować, spokojnie, co to nie. O, jest Ivern, to już jest super, wstawiamy go tutaj. Mamy Ryza jeszcze. Stawiamy go tak szybko. O Jezu, nie zdążę dać mu Rabadona dla Siona. A może zdążę? Nie zdążę. Ale i tak już myślę, że będzie całkiem nieźle. No i nie mówiłem, że teraz już będzie całkiem nieźle. W dodatku rozwalamy nie byle kogo, bo Greka Diz byłby dumny. O Boże, mam nadzieję. YouTube, nie demonetyzujcie mi filmu. No, 2600, 2500. No, mi się wydaje, że no, już zaczynamy wychodzić na prostą i wygrywać. No, nie ma innej opcji. Teraz już będziemy iść tylko i wyłącznie w górę. Przedam sobie tą Lulu, bo nie jest potrzebna. Szpatułki mamy? Oczywiście, że nie. Ale za to mam absurdalnie wielką różkę. Dam ją sobie na Zyrę. Rabadon jest na niej bardzo spoko. Mamy też Branda ulepszonego. Dobra, na razie teraz sobie oszczędzamy. Nic nie robimy, gramy safe. Jeszcze nie wiem, co z tymi itemami zrobić. Myślę, że może na Kindred to dam. Jeszcze nie wiem, pomyślę troszeczkę. Powiecie, z tego będzie można zrobić to. No i ciach, no ten Sion to jest klasa sama w sobie. Nie dość, że zabija praktycznie wszystkie na swojej drodze, to jeszcze zostaje mu pół HP. To jest już klasa. Rozwalamy nie byle kogo, bo rozwalamy kolesia, który jest no przed... prawie pierwszy. Chciałem powiedzieć przedostatni, ale to było trochę nie, bez, nieważne. No, to jest coś, mówię wam, pięknego. Ten build jest... Może jak czasami nie wydaje się jakiś mega mocny, to na pewno jest bardzo fun to play, tak po prostu, wiecie, o co mi chodzi. Zresztą patrzcie, jak on słodziutko tańczy. Teraz to już chyba w ogóle twerkuje. Tylko twerk jest zakazany na YouTube. Nie będę wam go pokazywał, przykro mi. No i mamy szpatułkę. O Jezu, w dodatku dwie, ale nie wybierałem pierwsi. Ale są trzy. Nie no, muszę zdobyć. Chociaż jedna na 100% musi się udać. Postaram się ją wziąć na Woliberze. Błagam, nie. Dobra, przynajmniej na Liusie się uda. Nie, na Wiego sobie wezmę. Dobra, klasa. Szkoda, że nie mam tego na Woliberze, bo tak ten po prostu, wiecie, miałbym Wolibera już, ale dobra, mniejsza z tym. I tak jest całkiem nieźle. Ma... Jezu, zero jeszcze w drugim levelu. Robimy jeszcze tak. Dajemy to tu. Abominacja na 5 poziomie. 2200 punktów zdrowia, 108 punktów obrażeń. 2 Rabadony, ostatni szept. Jeśli wy myśleliście, że ten Sion, który teraz oglądaliście, tam ich wszystkich klepał, klepie, to zobaczycie, co dopiero robi Sion na 5 levelu. Ja oczywiście naturalnie teraz poszedłbym sobie na dół, zająć się swoimi innymi sprawami, ale z racji na to, że nagrywa dla was poradnik, zastanę tutaj i będę jeszcze trochę coś tutaj sobie dorabiał. Tak w ogóle też chcę pewnie zwrócić uwagę na to, że Zyra sama z siebie to już pewnie niezły damage wali. Dobra, rozkręcamy się, zobaczmy, co on tu będzie robił. O! No, szybko znikają. Możemy sobie zacząć kupować punkty doświadczenia, żeby móc postawić jeszcze więcej postaci i mieć jeszcze więcej synergii. No, Zyra mocno klepie. Kalista też mocno klepie. O, co robi Sion? Sion zapierda. A pamiętacie, jak jeszcze dosłownie 5 gier temu cały czas byliśmy na samym dole i przegrywaliśmy? No ja też nie, jesteśmy też już zbyt zajebiści. Kupujemy doświadczenie i zobaczymy, co jeszcze z tych potworków nam wyleci. Boże, nie mówcie, że kolejna szpatułka. O, całkiem miło. Nie mam totalne pojęcie, co z nim zrobię. Zobaczę, czy mogę jakąś synergię z zwiastun brzasku. W ogóle o zwiastunu brzasku też jest super mega fajny poradnik, który nagram jako pierwszy, gorąco z niego zachęcam. Filmik możecie zobaczyć sobie właśnie w tej chwili. Tutaj mamy zwadźce.
Nie no, na razie z tą szpatułką nic nie zrobimy, więc sobie zostawiamy, ale mamy brandę, więc go sobie kupujemy. No i kupujemy doświadczenie. Wiecie co, nawet zaryzykuję, kupię je jeszcze raz, bo ja wiem, że za chwilę dostaniemy jednego golda za zwycięstwo i się po prostu nie boję. No i wkraczamy do akcji ze Sionem. Boże, te rabadony to ujo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 j
No dokładnie, wytyfy. Dobra, co chcemy sobie wziąć? Wziąć. Mam nadzieję, że nie bierzecie za nim przykładu i nie mówicie jak ja. Weźmiemy sobie pomocnego. To będzie fajny item, jak na przykład sobie będziemy musieli kupić Kimona albo jakiegoś Heimerdingera. Zobaczymy, no tam jeszcze. Mamy też Branda kolejnego. Czy ja coś czuję, czy będziemy mieli też Branda na trzecim levelu? Znaczy na drugim? Nie, no na trzecim. Żyjemy, zobaczymy. Dobra, kupujemy też punkty doświadczenia. Cyk, myk, pyk, jest super. Odświeżymy sobie raz. Zyra. No dobra, weźmiemy. Kurczę, nie będziemy teraz pręki niestety, ale trudno, co mi tam. Dobra, postawimy sobie seta tutaj na razie. Na drugim levelu, zobaczymy co teraz będzie się działo. Wiecie co, mam pewien pomysł, kupimy sobie karmę i zrobimy sobie zwiastun brzasku z Garenem. I będziemy mieli wzywających, karmę, Garena, tylko żeby to się udało, to musielibyśmy zastąpić seta Woliberem, żeby dalej mieć osiłków. Nie wiem czy nam wystarczy slotów, nawet jak będziemy mieli tak dokuszony level. Bo czekajcie, karma weszłaby teraz za seta, mamy wyzywających. Wrzucamy Garena. Ale Garen, o nie, Garen nawet nie będzie potrzebował tego zwiastunu brzasków, bo Garen już sam z siebie jest zwiastunem brzasku. I mielibyśmy jeszcze rycerza. Mam tu ostrą przekminę. Potrzebowalibyśmy jeszcze jednej przeklętej szpatułki, żeby to zdobyć. Dobra, pożyjemy, zobaczymy co z tym jeszcze zrobimy. Na razie zagramy sobie pod tą karmę, bo czemu by nie. W ogóle to jest właśnie magia TFT, że macie jakiś ustalony sobie build i tak sobie cały czas go tam zmieniacie na bieżąco. Myślę, że karma i tak całkiem niezły damage wyklepie. No, bi. Dobra, nieważne. Przecież nie, no i tak zrobiła 1100. Ale już Sion wchodzi, dobra, nieważne. Czy Sion padnie? Nie, gdzie? Dobra, zobaczmy co nam się wylosuje. Żeby takie nie najgorsze itemy wam powiem. Jeszcze szczerze mówiąc nie wiem co wezmę. Wezmę chyba poczciwego Zephyra. Będę mógł oddalić jedną postać. Czy mogę wziąć przeklętego Zephyra, będzie trochę lepszy. Bo on działa tak, że na dłużej postać wam wyrzuca, ale potem ją bufuje. Ale myślę, że tak jest całkiem spoko, ale dobra, już tam trudno. Dobra, sprzedamy tą karmę. Wsadzimy Garena za seta. Nie będziemy mieli osiłka, ale będziemy mieli po prostu samego Garena. Zwiastun brzasku. Damy jeszcze to dla... tak, abominację damy dla Iverna. Bo na niego nie planujemy żadnych przedmiotów dawać. Zephyr damy na Garena. I zobaczymy co się tutaj będzie działo. O Jezu, jeszcze bardzo mocną postać u niego wyciągnęliśmy w górę, więc bardzo fajnie. On jest na trzecim levelu. Czy Garen coś zrobi? No, na pewno trochę przytankował w sumie. Zresztą teraz Sion wchodzi i robi oro. Dobra, myślę, że on sobie poradzi. Powinien poradzić. Czyżbym w końcu przegrał? Oj. Zaraz to ogarniemy. Dobra, mamy Ryza na drugim. Branda kolejnego. Ulepszamy sobie level. Odświeżymy raz. No ten Garen na razie tak dość kiepsko, ale Sion na razie daje sobie bardzo dobrze radę. Zobaczymy co z tym Garenem będziemy robić na drugim levelu jak będzie. O kurczę, jak mało zabrakowało. No to właśnie zwiastuny brzasku są. 9k wyklepu, to i tak całkiem jest wynik według mnie. Zaczynamy odnosić wrażenie, że Seth zdawał sobie radę trochę lepiej. Ale zaraz zobaczymy co jeszcze z tym zrobimy. Jeszcze się nie poddaje. Garen też itemów żadnych nie ma, to też pewnie teraz sporo zrobi. Zobaczymy co nam wyleci na zniszczonym smoku. Poza tym z tego co widzę, to i tak raczej już będziemy chociaż na czwartym miejscu, więc i tak już będzie nam LP iść do góry. Co jest na zniszczonym smoku? Te mroźne coś tam. No w sumie no i strzałowego, ale też mogło być gorzej. Wrzucimy to sobie na Garena. Ciach, ciach, ciach. Ewentualnie sobie zrobimy jeszcze jakiś zwiastun brzasku, sprzedamy karmę i wrzucimy tutaj Volibera za nią. Nie wiem, jeszcze musimy pokombinować, bo mamy golda, to jest super rzecz. Bierzemy, łapiemy PMWD. Dobra, kupujemy dalej PD.
dajemy to na Garena. I teraz będzie tak jakby punkt taki, nie że kulminacyjny, ale no wiecie, no zobaczymy co będziemy iść dalej. Nie, wiecie co? Wymieniam karmę. Robię tak. I mamy osiłków tkacza i tkacza zaklęć i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy co nam to teraz da. Nie wiem czy te perki z wyzywających były takie mocne, tak naprawdę są bardzo kiepskie. Osiłek jest lepszy. Nie no, teraz dużo lepiej, jeszcze z dodatku chyba go się właśnie pozbędziemy. No. Kupujemy sobie level, zaryzykujemy, a co mi tam. A dobra, już idziemy na maksa w sumie, dobra, jest kinet, wrzucamy ją na razie. Mam jeszcze wiecznego teraz w zestawie i mistyka. Odporność na magia, no i kinet będzie tam wszystkie tak jakby bronić. Dobra, odświeżamy już sobie, bo możemy sobie test tak cały czas odświeżać. Jest Woliber. Robimy tak. I zdajemy zwiastun brzasku dla Wolibera. I patrzcie co tutaj się dzieje, tak się robi hip-hop. Nie ma opcji, że my to teraz przegramy, to jest po prostu niemożliwe. No i tak jak mówiłem, oro totalny. Nie mam szans teraz tego przegrać, zacznij, nie mam synergii. Mamy osiłek, zwiastun na brzasku, mistyka, tkacza zaklęć, upiora, wiecznego, boskiego króla. To jest nie do przegrania. Dobra, odświeżamy sobie Zyra. Rise Ivern. Zyra kolejna. Dobra, i teraz sobie spauzujemy i zrobimy sobie tutaj porządek, bo mam ochotę. Dobra, i zobaczmy z kim się teraz klepiemy. Klepiemy się z najmocniejszym typem, jakie tylko możemy teraz dostać, więc zobaczymy. Dobra, wywaliliśmy tą przeklętą Sejuani, która jest bardzo mocna. Dobra, myślę, że powinniśmy sobie poradzić z nią bez żadnego problemu, byle tylko Sejuani zabić. Myślę, że... Dobra, wygraliśmy to. Tą walkę. A nie, to jest Sejuani. Kurczę. Oj. Chyba będziemy drudzy, panowie. Ale drugi to chyba też dobry wynik. Dobra, zobaczymy, jaki teraz dostajemy item. Jest Heimer. I jest item z Kha'Zix'a na Garena. Wiecie co? Bierzemy item na Garena. I będziemy ryzykować tym, że dostaniemy... Mogliśmy sobie też to wrzucić tak naprawdę na Zyrę. No to dużo rzeczy można było zrobić, mam nadzieję, że nie popełniłem żadnego głupiego błędu. Sprzedajemy Kha'Zix'a, dajemy to na Garena i teraz modlimy się o to, żeby pojawił się nam w końcu Garen na drugim levelu. Nie widzę Garena, więc no... Sprzedajemy Nunu i Ryza. I szukamy Garena, jest Garen. Jest Zyra. Robimy tak. No i trzymamy kciuki, Jezu, to damy dla Kindred, bo ona jeszcze z tym wilkiem jest. No i zobaczymy, co tu się będzie teraz działo. Garen na drugim levelu z potężną HP. Powinien na pewno dużo przytankować, to też zrobi robotę. No ale my też Siona nie przyzwaliśmy, to też pewnie sporo robi. Dobra, Sion wchodzi do gry. Zobaczymy, co Cwaniak zrobi. Boże, Alu Gax robi oro. Boże, zablokowali go strasznie. GG już hop napisał. No i GG. Dobra, GG WP. Dobra, jesteśmy drudzy. Co prawda nie pierwsi, ale myślę, że to jest dobry wynik, więc to był chyba koniec tego poradnika. Hop serio miał dobry build, ale myślę, że przeważnie uda wam się być pierwsi, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, ja wam dziękuję za odcinek, trzymajcie się.